Witam, witam. Zagram sobie Udyrkiem, bo jest planowany rework i chyba w tym patchu... W tym patch będzie za tydzień pewnie dopiero. Kurde, Red Smite czy nie? Blue Smite jest fajny na Udyrze. Ale w ich team Red Smite też jest spoko, jakiegoś Dravena wjadę. Problem jest taki, że ja mogę nie dogonić bez tego Smite'a niebieskiego, bo nie gram tych runek takich. No ale okej, no pożegnanie Udyra i chcę zagrać Udyrem tak jak zawsze ja grałem. Tą moją wersję, czyli pod Max Q. To oczywiście jest trochę trollingiem niestety, ponieważ Fenix jest broken i mimo tych nerfów jakie dostał, pamiętacie te awardsy rok temu? Czy to był w ogóle sezon rok temu, gdzie Udyr był abuzowany? No miał clear popierdziony i magia Fenixa jest taka, że to ma bazówkę popierdzioną, to już znerfili, ale dalej to jest mocne. 240, nie, flame to jest ten, a puls to jest potem przy każdym ataku, nie? Że te 310 to jest jak to włączycie tego Fenixa? I 240 to jest potem przy każdym ataku i to jest tak powalone, no w porównaniu z Tygrysem to Tygrys trochę odpada. On daje attack speed, daje tą taką dotę na typie, nie? Przez 2 sekundy. No a chcę wam pokazać, że też jest śmieszny Tygrysek. Więc sobie zagramy i zobaczymy. Mają trochę straszny team, ten Draven Renata mi coś świeżo rozpierdzę zrobił na bocie. O Trinite pod botka, no okej. Okay. I see this build. I z lethal tempo gramy runy i na drugie zielone drzewko, żeby tam się trochę skalować. Mam nadzieję, że nie ordowali. I drugie co sobie wezmę? O, chyba. Z Feniksem bym one-shotował na przykład te kurczaczki, nie? No zobaczymy, no podoba mi się ten Udyr reworka, okej. Okay. Widziałem, że nie zabijają, dalej ma te 4 stensy, ma jakiegoś bora teraz ma, czyli jakąś świnię. Tylko wygrze mi się tak, nie wiem, tak nie wygląda tragicznie, ale mógłby lepiej wyglądać, jeśli mam być szczery. Ale wywalone tego jednego. Już najwięcej golda daje, Alex gdzieś poszedł do Ugandy. Widzę, że ten mój clear na razie jest tak słaby. Nie, jeśli chodzi o czas oczywiście. Ale to jest to, co mówiłem, to jest intowanie, granie w tego... Tygryska, ale chcę tak zagrać, bo ja wam powiem, że kiedyś, 8 lat temu, to chyba było, jak Zed wyszedł, to nie wiem, możecie zobaczyć, kiedy Zed wyszedł. Było meta na midzie, że były Zedy, Kaziki. Taka była straszna meta i wtedy młody, piękny youtuber jak ja wyciągał Udyra na midę, nie żartuję. I działał ten Udyr pod Q, pamiętam wtedy. Zabijał te Zedy i te Kaziki. I ludzie się dziwili, że wy tyfy? Udyrson mid? This guy is crazy. No, więc ten nowy Udyr fajne ma efekty, tylko wiedziałem, że jest przepalony, czyli że jest przesadzony. Oczywiście tam jakieś procentówka, jakieś ulti Anivi w ogóle na tym Feniksie. Bo to jest właśnie lodowy Feniks teraz. Tylko nie podoba mi się, że tak garba ma, trochę ten wygląd no jest taki too beefy mi się wydaje. Ten Udyr teraz jest w miarę spoko. Tak takiego druida przypomina właśnie, to zmienna forma... Zmienna forem? Nie, jak to powiedzieć ładnie, nie wiem. Będzie, że smajtuje te kampy w lesie, no i na pewno potem smajta będę mieć szybciutko. Ale wolny ten full kill, nie wyszedł, no. Ona dwa kraby weźmie. Tam wzięła dwa kraby. No nic, no ten mój robienie golemów to był inting trochę, więc się nie dziwię. Nikt nie robi golemów, ale ja musiałem. To jest taki cały zgankować, bo na midzie ma pula, na topie raczej nic nie zrobi ten chłop. No fajnie, że sekundę zrobiła. Ma Ignite'a? Nie. Do tyłu, Kajty. Super, mamy FB. Tak, chcę z Sheenem wrócić? No Trinitkę bym zagrał chyba po ten build. Widzę, że Sunfire nie chce was męczyć tymi Sunfire'ami. To jest tak nudne, bo nie w każdej grze na to gracie. Więc sobie coś innego zagramy. W sumie taki build też mi się podoba. Wtedy już jakoś dostanę, to go zrundownuję zawsze z tym itemkiem. Problem, że dwa kraby wzięła, no ale nic na to nie poradzę. Misia spańczy, właśnie już się pojawił na tobie z telepoczkiem. To będzie AP Malphite, okej. Okay. No bo to jest ciężko będzie, bo ta Renata... Tam rzecz tej Renaty też, ja nie wiem co zrobić z tą Renatą. A widziałem, że ona jest permabanem w tych proplayu. Mają strasznie dużo takich powiedzmy twardy ten team i dużo zeków, więc wątpię, żebym się ten mój Udyr odpalił w ogóle.
Ja skipuję w ogóle Feniksa, w życiu go mam, że tak powiem. Pluję na niego. Ale zawsze gracze Feniksa to były Ulungi. Mimo, że był silny. A wiem, że mi kurczaki kradnie. Ale teoretycznie powinien wygrać 2-1 na 1. Patrz jak ją zmeltowałem w ogóle, no. O co chodzi? Phoenix by to samo zrobił. Ready? Kurde, to mogę Mida podejść, no, a też jej chcę coś ukraść za karę. Na pewno coś ma. Ty, nic tu nie ma, naprawdę? Ja pierdzie, to trochę inting trzeba Mida podejść. Ty, nic nie ma. A tu jakbym pod wieżę podszedł? I Renata byśmy zabili? Mogę strzelać przez ścianę zawsze. Fakt, ta linia jest tak słabo ustawiona, to nie chcę spuszować. Okej, okay, no wyszło. Nie mogłem się... Tylko, że ten nie umarł. Chciałem odejść, bo jakby dała W, to wiecie, to że ja zrobię jeden za jeden, to nic nie da. Okej, ten chłop tam wleciał, widzę. Na Hama, tego smoka? Chyba jest na topie, dobra, to może zdążę. I dziabie tymi nóżkami. Widzę, że mnie zostawili, więc jak Wajtu idzie, to mi to może ukraść, ale może nie zdąży. Na całej dżungla stoi, teoretycznie. Chciałem jeszcze zrobić reda i cofnąć do bazy. I iść w górną dżunglę. To mi Wajt pewnie ukradnie teraz. No już możemy zacząć stakować te smoki. No, jestem w plecy w CS-kach. Każdego kurczaka nie okradłem. Klikałem smite'a na dużego, ale nie zdążyłbym. Nie zdążyłem. Znaczy, ja botka nie powinienem pierwszego składać. To widzę, że będzie tank Volibear, to ten bot odda. Plus będzie mieć HP Ładimir. Tylko, że będę papierowy oczywiście. Pytanie, czy but? But jaki? Zabijczyk by musiał być. No, zróbmy tak na razie, bo mi się wydaje, że Shin odda. I do górnej dżungli. Harolda nie ma jeszcze. Gepek ma szóstkę. No spoko. Na razie jest jakaś prezencja na mapie, więc jestem dumny z siebie już. Szóstkę ma. O, właśnie szóstka udyla to jest taki trochę KW chyba, nie? Tego Włada można spróbować zabić, tylko on zawsze spuluje zanim do niego dojdę w ogóle. No, drugi niedźwiedź, na pewno. O, zapierdzione. Ja nie cierpię grać na junglerów, takich ulungów, co wchodzą i kradną, no ale tak trzeba grać. I nadużywam sobie ulungi, wiem. Nie robi tego, dobra. Widzę Władę, ale też mam ochotę coś zapierdzielić. Dawaj to. I tak stoi, to jestem w miarę safe, nie? Ile jeszcze? Jeden smite, dobra. Można pobluić. Nie widzimy Vi niestety. On ten mój puffik nie jest taki najlepszy, tak wracam, backtrackuję dużo, to nigdy nie jest dobre w dżungli. No ale jak mówiłem, dżungla to jest moja najsłabsza rola, więc wybaczcie. Ale też nie wiem dlaczego sam sobie przeszkadzam i nie gram tych takich programików, które na przykład mają... są cyferki na kampach pokazane, to jest popierdzione moim zdaniem, nie wiem czy to jest takie... fair względem innych graczy, że masz po prostu cyferki, kiedy się respikam, bo w lidze mamy tylko ten taki znaczek, że się może pojawić zaraz. O, na bocie są, dobra, zobaczę, czy coś w dżungli jest. No nie było mnie tam niestety, Heralda powinienem zacząć robić. Czeknę tylko, czy jest ten. Jest red, dobra. O, to szybciej tu powinien pójść, się kręciłem jak ulung. No smoka nie wezmę, ale tu powinien być Herald ode mnie zrobiony na 100%, może top? Zobaczy, chyba mnie wave zobaczył. A dobra, wywalone już. Cała trinitka, ile drogie, kupsko. Nie jest aż tak tragiczny ten klitko, wiadomo, no. Tygrys to jest single target, ale to jest porządny single target.
Ja gram teraz City czy Attack Speed wziąłem? Attack Speed. Mogę podejść, tylko ma pewnie R-kę, nie? A Vi tu już jest. O, to jestem spóźniony. A trochę wizji nie mieliśmy. Proszę, zostawcie mnie. Pani napierdziela ta Vi, co ona takiego ma? Ale ta Lidia sobie złożyła, w sumie zwanshotowała ta Vi sama sobie. Musiał mieć RKGP, żeby to wyszło, no... Przeczytała mnie jak kosz. No ale co ja poradzę, no, ja wolę mieć Volibera niż GPK, no ale on no, się skaluje, więc nie mogę na to narzekać. Jakbym miał RK, to by tam wytańczył ich tej RK. Ja też ze złej strony poszedłem, ale myślałem, że sam jesteś, mam być szczery. Ale była ta Vi, więc on lekki. No zmanshotowała mnie Vi solo, podobało mi się to bardzo. Wolę Taliti złożyła, kapka. Wcale nie miałem armora, żeby to skontrować. Kurde, miał trochę HP więcej, tam tak uciekł. I smite też z nim, to nie trzeba było smite'ować. Trzeba było do ucieczki trzymać smite'a, tam wtedy uciekł. O, super. A pewnie ja też tak mogę Volibera zabić z tym. Moim GP-czkiem. Może Vlad mnie sobie szczekuje, o? I przeżył to. Nie wiem jak ja go nie zabiłem, na lethal tempo. Naprawdę nie mam pojęcia jak ja go nie zabiłem. No nie miał R-ki Marko, więc nie mogę go winić. Ale ja pierdziel, jak ja go nie zabiłem? Dwa razy Q dostał. Jakby to był prezdy atak, to bym go zarżnął. No nie wiem, co ja mogę poradzić. No przecież byłem pewny, że go zabiję. Mogłem lepiej coś zagrać? Pewno mogłem coś lepiej zagrać. Mogłem nawet smite'a wziąć. Jak normalny człowiek i bym go zabił. Ja pierdziel, no w stójce mnie po prostu ten Vladimir wyrąbał. Myślałem, że go przed R-ką zagrał, bo strasznie późno R-kę zagrał. Nie wiem, zresztą zdziwiony jestem, naprawdę. Dobra, to był fajny start, teraz nitowańsko widzę. W plecy z levelkiem. O, ten Draven to teraz tutaj trochę przesadza. Shielda musisz mi dać, żeby to wyszło. O, i mogę prosić kuźwa o shielda? Czy nie mogę dostać? Sam Morgana jest głupia też po prostu. O, przesuń wszystkich. No nie mogę przecież nic zrobić. IDK. Nie będę nic pisać. Nie może mi shielda grać ten Ulung głupi, tylko musi biegnąć tą Morganą i Q próbować trafić. Jakby mi dał shielda, to bym dostał tego slowa do tego Dravena i bym go dogonił. I byśmy na bocie wygrali, ale nie, ja muszę trzymać na Montagę tego shieldika Morganiką. No już jest przepierdzielone, no co ja poradzę. Zajebisty teamek jak zawsze. Czuję, że ciągną mnie w dół tylko i nie żartuję to. Wtedy by ten Draven tu nie poczuł, to ja bym do końca się bić, ale jak Draven jest, to ja przecież nic nie zrobię. No zesram się, jak mi Draven będzie bić tymi ataczkami. Oj, zostańcie na tym bocie, wcale nie przed chwilą tam Vi nie było i wszyscy smoków nie zrobili. Teraz coś Morganka napisze pewnie. WTF? Dobra, dzięki za shieldzika, no. Da się grać chyba w końcu. No i teraz ładnie, teraz super zagrała. No, szpila wzięła, ale niech będzie, no nie na plamie. Dobra, nie ma co się tiltować, no może jeszcze coś tu ugramy, tylko ten Vladimir będzie tak napierdzielać, a nie mamy Mera w ogóle i tego smoka jeszcze wzięli. Ja tam nie powinien smajtować, tylko po prostu na smoka popatrzeć i iść od razu. Jest Trinita, no teraz powinien być Power Spike, kapka. No i teraz dostałem shielda i fajnie jest. Mogę atakować.
No nie wiem, no naprawdę nie wiem czego ona się spodziewa, że ten Draven nie zagra tego jedynego spela, który może mnie zatrzymać, tego Udyra jak pędzi na kogoś. I to wkurza, no bo mam plan w głowie i on zawsze nie wychodzi. Arona mi dotrafił. Za szybko trochę, ale fajny dostał CC na mordę. Ale tankuje to, jeszcze pewnie przeżyje i zabije wszystkich. No tak, tylko żartowałem jakby co, ale widzę, że jednak... mój żart się odbił trochę. Vi jest unstoppable, bo złożyła eklipsika. Jeśli oni nie zabili, rzucając 1000 swoich spelków... O, FF już. Szybko, szybko te FF, no. Super, bo shutdowna odda. Nie, on nie wygra z nim, chyba że ta Morgana mi pomoże. Mam iść czy nie? Chyba mogę. Sfreshował, na to dużo nie mogę poradzić. Ale dostałem cholernie dużo kasy teraz. Nie, no ładnie ta Morgana zagra, da mi kilku dużo, nie mogę już na nią, już mi smutno jest, że na nią krzyczałem wcześniej. Nie no, nie dawajcie surrendera, no chłopie, przecież macie Aszkę GPK, no skalujące się piki, Aszka tak spajkuje potem na tym ginie, jak zrobi. Feniksa teraz ciężko będzie wcisnąć na w tym do tego buildu. Bo wcześniej Feniksa się używało z Q, znaczy Q się klikało, żeby Feniks więcej tych pulsów bił. Nie ma obrzydkich Banty, co jest ciekawe, mi się wydaje, że oni są cholerni, na przykład chociaż CS-y mają dobry mój team, no. Jest Jepek. Ja z nim wygrywam 1-1. Powinienem, ale ta gra mnie zaskakuje, więc... Mi tu tak malutko brakuje tego botka, on by oddał, coś czuję. Tylko, że ja muszę trochę więcej tankowny być, bo ja umrę na RKY potem, jak nie złożę trochę AP. Mnie tak, jak mnie sfokusują, to i tak umrę. Bota bym zrandownował. Nie, miałem dobre starty i zintowałem, to mnie też martwi. Może Renata podejdzie zwardować? O, jeszcze będą kręcić, nie? Znaczy widzą, gdzie jestem. 3-3, nie wiem, czy wygrywam. Renata robi taki pierdziel. Bo w krzaczku są? No, żadnej wizji nie mamy. To był ping, ewentualnie tu mógł być ward jakiś wcześniej. O, jest. Ja, on go zdajwował, naprawdę, i go rozpierdzielił na tym dajwie. Ja on 4-4 w życiu nie wygram, chyba że jakąś erkę przypierdzieli Malphite. No tutaj możemy mieć pomóc jeszcze. O kurde. Malphite, nie chcesz tu czegoś spróbować? Oni erki nie mają, nie? Na 100% musiała wajerkować. A nie, trzeba było streszować już. Ale nie wiem dlaczego Malphite na mida poszedł. Nie rozumiem. Nie mam pojęcia dlaczego Malphite poszedł na mida. Nie pomógł mi na tym smoku, była RK GPK. Kurde, trzeba było odfreshować, ale już tak wiedziałem, że nie żyję, bo basic by mnie Drivena dobił. Nie, no ja mogłem bić już do końca tego Drivena, ale jakbym miał tu botka, to bym wyklikał, myślę, moim zdaniem. Co, Deadlands Plate? Chcę trochę armora dobić? Nie brzmi źle. Nie wiem, czy ja chcę więcej obrażeń, no już mam dużo damage'a teraz. AP mi się przyda. Bo z tymi dwoma itemami już robię na serio gito obrażenia. Wiadomo, że mógłbym złożyć więcej, ale to jest taki trochę overkill już. Jak się do kogoś przykleję i mogę atakować, to będę mieć dipsa z tym tygrysem. No weź sobie, weź. On nie jest nawet w plecy ta Aszka, tak jak się wydaje. On jest taki, że bez erki GPK nie wiem, czy wygramy walkę na smoku.
Mogę spróbować pod to podjechać i ukryć. No, przeżyjmy to. Kurde, było close. A, się nie, nie mogę się ruszyć nawet. Nie, no nie powinniśmy podchodzić w ogóle bez erki GPK. Renata robi taki rozpierdziel tą erką swoją. O, chłop gra PML Fightem na midzie i Waste of Time pisze, no. No to super. Nie, no bo Liber był, trzeba po prostu mi to oddać. Ale nie, dlaczego nie ma Objective Banty? Nie rozumiem dlaczego nie. Mi się wydaje, że my jesteśmy z 6k do tyłu. I teraz jeszcze dwa smoki. I nie ma Objective Banty. Już mamy jeden turret. No ja się nie czuję, jakbym był do przodu w tej gierce. Zdycham w sekundę. Woliber też znerfiona, dalej tak napierdziela, wszystko Max Health'a bije przypadkowo, co? I mocne jest, bo bije Max Health'a? No kto by się spodziewał. Dobra, downujemy go. O, mój team. O nie, no może zerkuje mój Malphite, a nie ma erki. No to dobra, to czekamy znowu chyba. No, chciałem mieć taką Renatę, co nas mycz bierze, sprawia, że jestem nieśmiertelny. No, mam Shilda Morgany, no, champion, który wyszedł chyba 10 lat temu i takie jej W jest troszkę inne. Troszkę gorsze możliwe. Jest też fajne, ale tak, no, jak wolałbym zmartwychwstać niż jednego spela zblokować, jeśli mam być szczery. Dobra, jest Banty. Teraz wygrywamy. Nie nachęcamy hejteru. Nie, no ja się staram, ale mogłem więcej pomóc na tych liniach, no ale no co ja mogę zrobić? Jestem udyrkiem. Ten Woliber przecież dostał dwa ganki nery i tak rozpierdzielił też. Ile mam tego hajsu z tego Fish Strike'a? Mało. 300 naprawdę? Cholernie mało. Ja bym chciał jakieś łapaneczki pobawić, jakieś łapanki zrobić. Nie widziałam je raczej, ale na pewno ma tu wizję. Bi go. Ja pierdzielę, Malphite tył lungu. I co teraz zrobimy z tym Władimirem, powiedz mi? Jaki on jest głupi po prostu, no ale okej. Okay. Nie chcę mu się grać już widocznie w grę. Nie da się być pozytywny w tej grze, ja się staram, widzowie. Ale po cholerę to w Renatę erkuje, jak ona już nie ma erki, nie użyła W i splashowała jeszcze. Ludzie erkuje, a na lewo za chwilę przychodzi Wład, który nas rozpierdzi. On też chyba splashował ten Władimir we mnie, bo mi Ignite'a rzucił, nie? Nie, to było od Renaty Ignite. On nie ma przecież nawet na ghosta. Ale chyba splashował ten Władimir. Mogłem kajtować do prawo, to może mi ta erka nie chwyciła. Ej, no teraz trochę shutdownu wpadło. Ja tą Vice zmeltowałem, ale tylko dlatego, że pierwszy atakowałem. Nawet mi się wydaje, że ja powinienem z Q włączyć, rzucić basic z Q i potem E zagrać. To byłoby lepsze. Szybciej by umarła. A nie od razu z niedźwiedzia. Z niedźwiedzia tylko jak chłop cię widzi, jest moim zdaniem dobra. Jak ja mam pierwszy atak, to zawsze Q powinienem. Każde Q to jest 500, to jest tak jakbym Ignite na mordę rzucił chłopowi, tak naprawdę. Dobra, no mam Deadman's Plate'a. Tylko, że oni się będą grupować w pięciu, to tego w życiu nie wygramy. No. Uder jest fajny pod łapanki, ale ja jakoś tak... Miałem szansę na łapanki w tej grze, ale potem się wypierdzieliłem parę razy i już straciłem całe tempo, jakie miałem. No, ale jak Renaty się pozbędą, to jest giga dobrze. To zawsze jeden chłop mniej po tym, co zmartwychwstanie. Kurde, no jakbym tu już mi coś złapali. Może tego złapię, jak on idzie piechotą. Ja go wybombię raczej. No, jeszcze te kuzno, że to no nie ma erki. Renatę to zbiję. O, cały team mi pęknął chyba w sekundę. Hmm.
No, żyje i ma się dobrze. Żyje i się ma dobrze ten Władimirek. Mogę go zesmajtować. Jestem ulungiem, głupim, ale byłem pewny, że umrze już. A mój team też. Dwie erki ready, Malphite'a i GPK'a. I oni się biją. Jak ich nie mieli, to głupia jest ta moja drużyna. Co ja mogę powiedzieć? Jak to jest możliwe, że RK, GPK i Malphite'a jest up po fajcie? Jak to jest cholera możliwe? A, poddali się. No ta, no poddajemy się, że erki rzuciłem, przyjacielu. No, sorry, sorry. Dalej było do wygrania. Barona by nie zrobili chyba. Ja pierdziele. Nigdy już w dżungli nie gram, sorry, tak ulungowa linia.